losurował już wytraże. Nigdy nie myślałem, że te wytraże tak szybko zostaną fundowane. Myślę sobie tak, znalazł się fundator na pierwszy wytraż. Następny będzie pewnie za 5-6 lat, bo to nie jest... Kazałem zrobić wszystkie projekty, wszystkich wytrażów w kościele i to byliśmy. W ciągu półtora roku mieliśmy wszystkie 10 wytraży. 4 po bokach, jeden tutaj i jeden tutaj. To też Panu Bogu dziękowałem za to, bo to dla mnie był cud. Jest to mniej więcej tak. Tutaj mamy papieża, krzyże, solidarność, bardzo ważny moment w historii naszego narodu. Prawda? Pola papieża, przewrót, kto myśli, że to jest komunizm, za to zadać się życia w parku, i tak dalej. Drugi jest święta Magdalena. Regi, Śląsk, Matronka. Ja jestem Wielkopolaninem. U nas Święta Barbara nie jest tak przyczona. Natomiast tu nie ma Śląsk. Święta Barbara jest główną rodziną, a Śląsk jest Zagłębie. Zagłębie. No właśnie. Województwo jakie? Ja pracowałem przez pana Bytomu, także tutaj te zaleciałości nie przyniosły. Święty Kazimierz, patron jakby naszej dzielnicy. Parafia pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dlatego tutaj Chrystus trzyma hostię, tutaj trzyma kielich. Następnie mamy patronów diecezji. Święty brat Albert i święty Rafał Kalinowski. To są główne postaci. Natomiast do góry są kościoły, które albo są albo działami, albo są pochowane. Tak? Czyli tutaj nasz to jest nasz kościół umieszczony, bo to jest nasza parafia. Tam, gdzie jest papież, Matka Boska Częstochowska, to jest taki narodowy, Polska i tak dalej, i tak dalej. I ostatni witraż, moi drodzy, to są założyciele Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. W centrum jest ten najgłówniejszy, Bogdaniańc. Do góry jest Semenenko, na dole jest Kajsiewicz. Bogdaniański, jak widzicie, jest ubrany tak jak teraz, bez koloratki, bez niczego. On był osobą świecką. On był żonaty, ponoć miał dziecko. To znaczy, historycy mówią, że dlatego się żył ze swoją koleżanką, bo ona zaszła w ciążę w 19 wiek, żeby uratować jej cześć. Dlatego wziął ją za żonę, żeby nie była ponoć dziecko. Wyjechał i praktycznie przyjechał tylko do Polski, bo to była wielka imigracja. I on praktycznie po ślubie od razu wjechał do Polski. Semenenko, moi drodzy, ten, co jest na górze. Mamy uroczystość niepokalanego poczęcia na świecie Janka. To on między innymi do tego święta doprowadził. Bardzo blisko wczesnego papieża. To on podawał takie myśli. Nasi zapisańcy w tamtych czasach, kiedy powstawali, to byli ambasadorami Polski dla Watykanu. Ambasadorami Polski, Polska była pod zaborami, nie mieliśmy swojego przedstawicielstwa. To oni tutaj zbierali głosy z Polski i jeździ nie papieżowi. Do naszego zgromadzenia chciał sobie zrobić, ale był poeta niepozbierany, żadnej klauzuli, nic porządku zakonnego nie mógł utrzymać i na siebie nie przyjęli. To nasi, to zmartwychwstańcy wyspowiadali Chopina przed śmiercią. Jest tak towiańszczyzna, był towiański w Rzymie, który odrywał ludzi od kościołów. Chciał założyć taki kościół narodowy. To zmartwychwstańcy z kolei go jakby przywrócili na wolno kościoła. Teraz ostatnio odkryliśmy, to jest kwestia najświeższa, jakieś 2 miesiące, okazało się, że zmartwychwstaniec Kamila Baczyńskiego ochrzcił w Warszawie, tego poetę, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Się okazało, że to właśnie zmartwychwstaniec go ochrzcił. To są właśnie zmartwychwstańcy. Ten, co jest na górze, Piotr Semenenko, jest na tle Mentorelli. To jest sanktuarium niedaleko Rzymu, 40 km od Rzymu, pięknie położone w górach. Bardzo biedne, bo jak w górach, tak żeby dotrzeć, to było bardzo biedne sanktuarium. Natomiast odżyło niesamowicie kiedy? Kiedy Jan Paweł II, znaczy kiedy Karol Wojtyła został papieżem. Dlaczego? Dlatego, że Karol Wojtyła
przed konklawę pojechał i tam się u naszego ojca wyspowiadał, świętej pamięci ojca Mikę, i po tym pojechał na ten. I wszyscy mu życzyli, żeby został papieżem. Pierwsza podróż po wyborze papieża poza obręb Rzymu była właśnie na Mentorem. No i to oczywiście media, jak to we współczesnym świecie, naświetliły. I potem ci Włosi, no, trzeba zobaczyć, co to jest, gdzie on tam pojechał, co ty? Mentorella, powiedzmy, odżyła, no, raptem to było takie zapyziałe, małe sanktuarium lokalne, odżyło. Wszyscy Włosi, rozumiem, setki ludzi, tysiące w ciągu roku. I teraz to jest naprawdę bardzo ładnie odrestaurowane sanktuarium maryjne. Bogdan Jański jest na tle Watykanu, czyli natomiast Kajsiewicz, doskonały mówca. Jak będziecie kiedyś w Krakowie, wejdźcie sobie do kościoła Mariackiego. Tam jest po pierwsze Lasie Kajsiewicz. Miał rekolekcję, które w Paryżu, w Polsce ściągał filmy. On jest na tle fontanny Livrey. Livrey, czyli fontanna trzech rzek. Dlaczego to wygląda? Tam zasłał, do pobliskiej apteki został odniesiony i tam zmarł. Tyle informacji. Tutaj, w tym witrażu, wiadomo, Bohemica, Duch Święty, natomiast jest anioł. Bardzo prosimy, żeby tutaj był anioł stróż, dlatego że myśmy ten kościół budowali systemem gospodarczym. Gdzieś tam rusztowania to robiliśmy na żertkach. Nie. Rozpoczęcie budowy. Budowy, to wie pani. Ta parafia jest z historią. Myśmy tę parafię przejęli, ja jestem proboszczem 11 lat, mój poprzedni mąż, 17 lat temu. Przez pierwsze, a parafia ma 7 lat więcej, czyli 24. Przez pierwsze lata tutaj nie mogli ruszyć z budową, księża diecezjalni. No jakoś tak nawet terenu nie mogli załatwić, to było bardzo, bardzo, bardzo ciężko tutaj. I była już kwestia, czy po 6-7 latach tej parafii nie zamknąć, wrócić do porządku. I wtedy świętej pamięci biskup Śmigielski zwrócił się do zmartwychwstańców, żeby przejęli tę parafię. I po 7 latach praktycznie, no mieliśmy fakt, że tutaj były wylane fundamenty, z tego co pamiętam, i nic więcej. I wtedy dopiero zaczęła się jakby budowa tej parafii. Czyli, przepraszam, dzisiaj mamy 23 lata parafii, za 2 lata, w 2014, będzie 25-lecie parafii. No praktycznie budowa trwa od 25 lat, natomiast de facto, parafia istnieje od 25 lat, natomiast de facto budowa trwa jakieś 16-17. To jest wszystko w jednym. I dom zakonny, i kościół. Powoli. Są jakieś pytania? Nie, no tak pięknie powiedziane, już nie ma pytania. Jak się ksiądz nazywa? Jak się ksiądz nazywa? Kujawa. A imię? Dariusz. Zapłać. To nie moja zasługa, to wikary. Ja się na tym nie znam. Zapłać. Tu są też koncerty, czy od czasu do czasu takie. Są koncerty. Eleni nie śpiewała. W Miechowie nas nie ma. Najbliższe kościoły, jakie tutaj mamy na południu, to jest Kraków. W Krakowie mamy 3. Z drugiej strony, patrząc, to jest Rybny. Jak się jedzie Częstochowa, za Częstochową jest takie małe sanktuarium. Potem jesteśmy w Muszanie Górnym. To jest praktycznie Bytom oczywiście. Sorry. Nie wiem, czy nie Krzyżowcy? Być może. Bożogrobcy. Bożogrobcy właśnie. Tak. Nie. W Miechowie nie chcielibyśmy być tam. Bożogrobcy. Jeszcze taka